Rock Radio. Teraz będzie coś, co puścimy, o czym nie mamy zielonego pojęcia. Tak, to jest, proszę państwa, człowiek... Człowiek niespodzianka. To jest człowiek, który jak przychodzi do nas, do radia, to zawsze dostaje wypiskę z psychiatryka na 2 godziny. Zostaje czasem dłużej. Tak, i w trakcie jednej z przepustek wykonał telefon. Proszę państwa, nie bierzemy odpowiedzialności za to, co w tej chwili zrobi Kępa. Halo? Halo, dzień dobry, Michał Walczak, Centrum Badania Opinii Społecznej. Mam do pana takie pytanie. Czy pan identyfikuje się jako góral? Tak. A dobrze, w takim razie drugie pytanie. Czy panu nie jest żal? Ale kogo? Ogólnie chodzi o taki ogólny żal, jak górale mają żal. Nie wiem, panie, wie pan, czy naprawdę, proszę zadzwonić. Kurde. Czy nie jest panu żal, mam tak zapisać tutaj? No, nie mam teraz tej. Dobrze, to w takim razie, jakby pan miał żal, to proszę oddzwonić. Ja miałem żal jako dziecko, jak po raz pierwszy jechałem na Kasprowy Wierch kolejką. Mhm. I mój ojciec, tak trochę chcąc rozładować atmosferę, zapytał góralu, a co będzie, jak się lina urwie od kolejki? A on powiedział, a to będzie trzeci raz w tym tygodniu.